Cześć kochani, witam Was serdecznie w piątek. Dzisiaj mam wolne i dzisiaj postanowiłam dla Was nagrać vloga. Juhu! Powiem Wam, że nie udało mi się w tym tygodniu jeszcze wejść w tryb weekly vloga, czyli vloga tygodniowego, ze względu na to, że po prostu zmieniłam sobie godzinę pracy na od 6 do 14 i po pierwsze, nie byłoby jak się z Wami przywitać rano, bo jest ciemność egipska jak w dupie u Pani Malinowskiej. Po drugie, powiem Wam, że ja ten tydzień miałam tak mega szybki, że ja w ogóle nie miałam czasu nagrać żadnego innego filmu dla Was, nie mówiąc o tym, żeby w ogóle wyciągnąć kamerę, więc odpadło. No ale dzisiaj pomyślałam, że skoro dzisiaj mam wolne i zbliża się weekend, no to coś do Was pogadam i oprócz tego też oczywiście nagram normalne filmy, coś mi tu już dękoli. Także moi drodzy, zaczynamy dzień. Ja zaczynam w koszulce od mojego męża. Lubię takie za duże oversize'owe koszulki. Zresztą pozdrawiam Alicję z tego miejsca, bo ostatnio to samo mówiła o tym, że chodzi w buzie od Emila, więc buziak Ala. No i ja teraz się zabieram, słuchajcie, za śniadanie i kawę, a później wychodzę z domu. Kawa będzie w moim ulubionym kubku z Elilu Good Morning Beautiful. Także taki piękny kubeczek na miłe rozpoczęcie dnia. Słuchajcie, włączamy jakąś telewizję, żeby coś tutaj grało w tle. Nie wiem, czy wy też tak macie, że nie lubicie, jak jest taka totalna cisza. Może grać muzyka, może być włączona telewizja, ale żeby nie było tak całkiem cicho w mieszkaniu. I oczywiście włączamy to. Dzień dobry, TVN. I akurat leci coś o obgryzaniu paznokci. Ja sobie opryskałaś obiektyw, ale słuchajcie, to jest właśnie jeden minus tego toniku, że naprawdę on działa tylko wtedy, kiedy sobie nim porządnie spryskacie twarz, to wtedy w ogóle jakkolwiek go czujecie na tej twarzy, ponieważ jeżeli zrobicie to taką metodą, jak jest opisane przez producenta, czyli że po prostu popsikać to na wacik i przetrzeć tym buzię, to powiem Wam, że nic to nie daje, ani też w ogóle Wy jako użytkownicy nic nie czujecie, jeżeli chodzi o, wiecie, płyn na tej twarzy, więc to jest w ogóle bez sensu. No, także ja to robię w taki sposób, więc nie mówcie, że zużywam za dużo. W naszym odcinku Laurka in the Kitchen, Laurka prezentuje Wam śniadanie z serii Śniadania na Bogatości. Także w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, chciałam Wam zaprezentować bardzo takie, bym powiedziała, wyszukane śniadanie, czyli kanapka z serem żółtym oraz kilogramem keczupu i herbata z cytryną. Także kciuk w górę, kto lubi takie śniadania. Jeszcze póki jestem brzydka i niepomalowana i nieogarnięta, to powiem Wam jeszcze jedną rzecz. Mianowicie, tak będzie to troszeczkę brzmiało, jakbym miała rozdwojenie jaźni, ale wiem, że w ostatnim vlogu Wam mówiłam o tym, że będzie troszeczkę mniej beauty na moim kanale. Jednak zgłosiła się do mnie marka Rimmel, jeżeli chodzi o współpracę i pomyślałam sobie, że to jest jakiś znak na niebie, że chyba jednak nie mam zarzucać tematyki beauty na swoim kanale. I słuchajcie, nawiązaliśmy półroczną współpracę, która będzie polegała na tym, że w każdym miesiącu będę Wam pokazywała jeden film, w którym będę używała właśnie produktów marki Rimmel. No i będą to nowości, ale nie tylko, bo też są tam produkty, które są dla mnie bardzo dobrze znane i których regularnie używam. Także myślę, że to będzie coś takiego fajnego i też nieprzesadzonego, bo myślę, że jeden film w miesiącu, taki sponsorowany, to jest wystarczająca ilość, aby też, wiecie, nie utracić wiarygodności, bo jak wiecie, ja nigdy w życiu nie zdecydowałabym się na współpracę tak, aby, wiecie, musieć mówić o rzeczach, które mnie nie przekonują, z których nie jestem zadowolona, a tutaj bardzo chętnie właśnie skorzystam z tych produktów i bardzo chętnie Wam będę właśnie wykonywała takie makijaże. Myślę, że to też będzie rozwijające dla mnie i myślę, że to też będzie taki trochę kopniak w tyłek, żeby, słuchajcie, jednak tej tematyki beauty nie zarzucać. Jakkolwiek nieudolnie Was postawiłam na statywie w mojej łazience, tak należy się cieszyć, że udało mi się Was w ogóle postawić, bo to, w jakiej kombinacji stoicie, zasługuje na nagrodę dla inżyniera.
super nakładam pod kąt. W ogóle teraz zobaczycie, jak ja robię makijaż, jak nie mam czasu, nie? To jest po prostu... Znaczy, nie tak, że aż bardzo tak nie mam czasu, ale tak, że po prostu nie mam czasu tego robić tak, na przykład jakbym robiła to na filmie. O, w ten sposób wam powiem. Ostatnio byłam w kinie na dwóch fajnych filmach. Na jednym byłam z moją YouTube'ową siostrą Anią. I to był film Ukryte Piękno z Willem Smithem z Kate Winslet. A drugi to był film The Passengers z Jennifer Lawrence. I z jakimś drugim aktorem, który był bardzo ładny. Swoją drogą. No i bardzo fajne filmy, polecam wam, nie będę wam nic tu opowiadać, nawet nie myślcie sobie. Tak. Sobie jeszcze na niedoskonałości dołożę trochę więcej podkładu w ogóle. Ale to pokażę wam w innym filmie, bo będę chciała też dla was nagrać makijaż ulubieńcami, bo nie robię ulubieńców, więc nie wiecie jakich mam ulubieńców. Ale nie robię ulubieńców, bo wiecie, że ja nie zużywam monstrualnej ilości kosmetyków, tak jak inne większe youtuberki, a raczej w tym zakresie zachowuję minimalizm, bo po pierwsze, nazwijmy to, że wyrosłam trochę z tego, żeby mieć za wszelką cenę jak najwięcej kosmetyków. Na początku YouTube'a tak miałam, a teraz mam tak, że po prostu tylko to, co używam, i w ten sposób się pozbyłam bardzo wielu rzeczy, dzięki temu też inne osoby mogły nabyć nowych rzeczy i właśnie obdarzyłam moją siostrę jedną właśnie większością tych kosmetyków, a sama zostawiłam sobie tylko to, co naprawdę, 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 naprawdę lubię używać i używam regularnie. Jest tego mało. Pomyślałam, że właśnie z racji tego, że nie robię ulubieńców z tego właśnie względu, o którym przed chwilą wspomniałam, czyli że tak naprawdę moimi ulubieńcami są w każdym miesiącu te same produkty, no to pomyślałam, że zrobię makijaż ulubieńcami, bo też właśnie jedna z was mi napisała w komentarzu na Facebooku, żebym zrobiła makijaż ulubieńcami, więc pomyślałam, że to jest bardzo dobry pomysł. I teraz wam nie zrobię tutaj całego makijażu na taki sposób jak teraz, bo ten vlog by trwał 20 minut do samego malowania się by było. Ale idźcie sobie na te filmy, te kinowe są naprawdę, naprawdę bardzo fajne. Te Ukryte Piękno jest takie bardziej dla osób, które lubią takie psychologiczne filmy, a The Passengers w sumie też, bo oprócz tego, że to jest film, w którym są świetne efekty, jeżeli chodzi o... Nieważne, no jeżeli chodzi... Ogólnie są świetne efekty, nie będę gadać. Ja później się nazywa, że ja spoileruję, ja nie mogę tak opowiadać, żeby nie spoilerować. Po prostu fajne i trzeba obejrzeć, no i co tu dużo gadać. Chodzi o to, że ostatnio mam dużo takich różnych przemyśleń związanych z... wiecie, tak jak kiedyś były filmy oczekiwania versus rzeczywistość. Ja właśnie mam ostatnio bardzo dużo takich myśli, bo... mnie samą śmieszy to, jak się przyglądam na Instagramie, albo na Facebooku, albo na YouTubie, jakie, wiecie, to wszystko jest takie wymuskane, wypacykowane i tak dalej. A sama widzę, jak to wygląda w normalnym życiu, wiecie o co chodzi? I po prostu ja nie wierzę w to, że ja jestem jedynym, kurde, człowiekiem na tej planecie, który ma takie niewymuskane życie, wiecie o co chodzi, że po prostu na śniadanie właśnie tak jak dzisiaj na przykład, nie? Że jem kanapkę, wiecie, z serem, z ketchupem, nie jakieś super wyszukane śniadanie. Nie powiem, bo na co dzień raczej staram się pilnować jedzenia i to, tak jak mówię, nie w zakresie diety, ale w zakresie tego, żeby jeść regularnie i żeby jeść, wiecie, z odpowiednimi składnikami odżywczymi, że tak powiem. Moi drodzy, tak wygląda ogarnięty człowiek. Oczywiście kurtka wyświechtana z podkładu, no ale norma. Dobra, ja jadę, bo ja już oczywiście jestem spóźniona, więc dzisiejszy dzień w ogóle nie wygląda tak, jakbym była osobą zorganizowaną. No way. Dobra, próba generalna, słuchajcie, z aparatem, który jedzie ze mną w aucie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Boję się, że mi gdzieś poleci. O, tego się bałam. Moi drodzy, wracam z Katowic. Patrzcie, jaka fajna oferta jest teraz w IKEA. 100 zł za każde 1000 zł. Ja też tak kupowałam kuchnię. Także polecam, moi drodzy, taką okazję.
bo za to, co mi zostało z tego 100 zł za każde 1000 zł, to kupiłam sobie jeszcze meble do salonu. Moi drodzy, właśnie dla Was nagrałam film z Open Boxem Big Loss. Jeszcze nie wiem, który film się pojawi pierwszy, czy film właśnie z Open Boxem, czy też vlog, ale jeżeli widzicie vlog, to zajrzyjcie na kanał, czy czasem nie ma tam filmu z Open Boxem Big Lossy, bo jeżeli jest, to jest szansa dla Was, żebyście mogli wziąć udział w rozdaniu i wygrać pudełeczko, a pudełeczka są do wygrania aż 3, więc bardzo fajnie, bardzo się cieszę, że właśnie firma Big Lossy zwróciła uwagę na mój grudniowy film i postanowili mnie, a właściwie Was nagrodzić tak naprawdę pudełeczkiem. Mam na sobie, słuchajcie, sukienkę, którą kupiłam jakiś czas temu w Reserved. No nie wiem, w lustrze wygląda mnie jak gruba, jeszcze mam skarpetki w dodatku, ale moim zdaniem jest bardzo fajna, to jest rozmiar 36, czy tam S, i nie wiem, mi się bardzo podoba i bardzo fajnie w niej wygląda tyłek, oczywiście na łóżku syf malaria, no bo nagrywałam, ale ogólnie bardzo fajna sukienka i bardzo mi się podoba, więc polecam, moi drodzy. Mówią ludzie z kanału Laury Ogrodowczyk. Smacznego, people! Dzień dobry, moi drodzy, witam Was w sobotę. Wczoraj już do Was nic nie gadałam. W piątek to chyba ostatnie moje słowa to było, no to wracamy z Katowic. Więc wróciłam, jak widać. Teraz mamy sobotę rano, jest po godzinie 9. Ja wyglądam jak kupa w trawie. I piję sobie kawę z mojego new kubka, który przed chwilą Wam pokazywałam i zanim się do niej zabrałam, to już jest taka na dwa razy, więc wiecie, troszeczkę by się mi przydała chyba jednak mikrofalówka, żeby sobie móc podgrzać taką kawę. Tak, więc wczoraj co robiłam? Słuchajcie, wczoraj robiłam coś, co ja lubię mieć zrobione w piątek, żeby w sobotę właśnie wstać i móc się delektować weekendem. Mianowicie sprzątanie. I powiem Wam, że naprawdę staram się w ciągu całego tygodnia wszystko odkładać na miejsce i mieć taki względny porządek, tak żebym nie musiała się skupiać właśnie na sprzątaniu jakoś mega w piątek lub w sobotę. I powiem Wam, że to się sprawdza, więc to polecam. Tak się śmieję, że jeżeli chcesz wstać w sobotę na kacu po piątkowej imprezie i się nie pożygać, no to właśnie posprzątaj sobie przed imprezą w piątek. To znaczy, wiecie, tu nie chodzi o jakieś wielkie pucowanie, tu chodzi po prostu o to, żeby mieć porządek, czyli żeby było ogarnięte, czyli żeby było poodkurzane, umyte podłogi, starte kurze, poukładane poduszki i nie wiem, w kuchni pościerane blaty i naczynia, które są w zlewie, ze zlewu przeniesione do zmywarki na przykład. Nie mówię tutaj o tym, że mają być wyszorowane okna i blaty, ale okna i fronty, ale generalnie to są rzeczy, które właśnie robią nam ład i porządek, więc to tyle z mojego pierniczenia o porządku, bo wiem, że jest wiele osób, które takie coś męczy. Więc tyle na temat sprzątania, moi drodzy. A jeżeli chodzi o dzisiejsze plany, to plan jest taki, żeby dzisiaj się wybrać na łyżwy, a co z tego wyjdzie, to się okaże. Moi drodzy, taka oto dzisiaj fryzura. Sama ją wykombinowałam. Nie jest jeszcze idealna, ale nie bójcie się, jak będę ćwiczyć, to będzie. No i też dzisiaj sobie zrobiłam trochę mocniejszy makijaż. Dzisiaj dzień babci, nie zapomnijcie. No, w sumie bez sensu, że Wam o tym przypominam teraz, ale chciałam powiedzieć, nie zapomnijcie złożyć im życzeń. Ale pamiętajcie o swoich babciach cały rok, nie tylko w dniu babci. A ja teraz spadam robić kawę, bo przyjechał mój brat ze swoją dziewczyną do babci właśnie, także ciao! Ale chciałam powiedzieć dwa słowa. Chciałam pokazać Wam swoją twarz, ale wygląda zbyt naprawdę bardzo źle dzisiaj, bo malarzowałam do 17, także kochani, nie pokażę raczej, ale mogę Wam pokazać rzecz, którą Laura zrobiła dzisiaj. Bardzo ładna rzecz, którą sama wykonała, proszę zobaczyć, na swojej głowie. Tak, wiem, bardzo się dziwicie, bo ona ogółem ma kwadratowe łapy jak Teletubbies, ale udało jej się cokolwiek zrobić. Pozdro! Coś na głowie udało jej się zrobić, no, także łapki w górę dla Laury. Subskrybujcie jej warkocz. Który jest rozwalony z tyłu, ale jeszcze w miarę. Ale dobrze wyglądać, mogłaś mieć coś takiego na ślubie, zjebałaś Laura. Zjebałam. Zjebałam. Ale nie, na ślubie też miałaś ładną fryzurę. Wyglądam następująco. Mam duży odrost, możecie sobie to zobaczyć. Nie wiem, czy Was to interesuje, ale
No ale jak was to nie interesuje, to trudno. Patrzcie na ten odrys, masakra, nie? Ale jak na włosy zrobione przez... Dobra, nieważne w sumie, co was to interesuje. Pokażę wam dzisiaj, jak wyglądam. To jest mój outfit. Wczorajszą melanżowy, dzisiejszą melanżowy. Proszę zobaczyć, mam na sobie szmacianą koszulkę z H&M-u. Jest ona bardzo duża, bo to jest rozmiar chyba 44. Była kiedyś biała, ale widać zjebała. A nie, przepraszam, takie brzydkie słowa nie będziemy używać. To jest YouTube, nie Snapchat. Na szyi mam taki choker. O, go chyba kupiłam w Rossmanie, tak w Rossmanie. Ma taką kuleczkę. I jest taki śmiechowy. I fajnie wygląda szyję, przynajmniej wyglądam taką szczupłą teraz. A na dole mam zwyczajne czarne rurki, też z H&M-u. Wszystkie ciuchy praktycznie mam z H&M-u. Lecimy dalej. Aha, nie pokazałam wam mojej twarzy, bo wyglądam, no, jak wam mówiłam, zmelanżowana. No cóż powiedzieć, cóż mogę powiedzieć. No. Takie lata. Wracamy do pani Laury, która robi swoje paznokcie. Przed chwilą robiłam unboxing. Wypakowałam prezenty, które dostałam od mojej siostry Laury. Taki oczywiście sfejkowany unboxing, bo to było sama zapakowane przez... pudełko Biglossi, dokładnie, własne, autorskie. W której są... jest bardzo dużo różnych kosmetyków. I tutaj możecie zobaczyć na moim snapie. W ogóle na Mango i Bongo mój unboxing dzisiejszy. No, polecam, w ogóle wchodźcie na mojego snapa, bo nagrywam dużo śmiesznych wstawek. Ale dużo osób, odkąd nagrywałyśmy razem filmy, dużo osób ciebie zaczęło obserwować na snapie. No, moi koledzy w pracy mówili, że zaczęli cię obserwować na snapie. Wiem, właśnie coś tam słyszałam. Także Laura sobie tutaj dzisiaj zmienia paznokcie właśnie. No, właśnie sobie robię kolor Pink Marshmallow i powiem wam, że już mi się kończy ten kolor. No, świeczki. Ja mogę wam pokazać. Laura, generalnie oni się tym grzeją. Ja tak bardzo popieram, fajny pomysł. Także no, wy też moglibyście zacząć, nie? No, właśnie. Także no, ja swojej twarzy nie będę raczej pokazywać, ale życzę wam miłego dnia i może wrócimy w jakiejś innej odsłonie zaraz. See you!